Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Bartek Lis, pracuję w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu i mam przyjemność zapowiedzieć wykład pani profesor Marioli Bieńko. Jest to pierwszy z wykładów w ramach takiego krótkiego cyklu, który zatytułowaliśmy Zamek Otwarty, krótkie wykłady na ważne tematy. Dla tych z Państwa, którzy mogą kojarzyć ten termin Zamek Otwarty, to moje wyjaśnienie jest już niepotrzebne, ale zakładam, że mogą być wśród Państwa również nowi słuchacze czy nowe osoby, które po raz pierwszy do nas zawitały. Dlatego od razu dwa słowa, że Zamek Otwarty to jest taki projekt, który od 2018 roku realizujemy w Centrum Kultury Zamek w Poznaniu, a który polega na włączaniu osób starszych, które mają trochę większą trudność w uczestnictwie w życiu kulturalnym, chociażby ze względu na doświadczaną niepełnosprawność. W międzyczasie, zanim odpalimy, jakbym to powiedział, nową edycję, postanowiliśmy, że może warto zaprosić Państwa do słuchania i rozszerzania wiedzy na temat szerokiej, bardzo ciekawej tematyki senioralnej. Tak też ten pierwszy nasz dzisiejszy wykład. Tak jak powiedziałem, jest z nami pani profesor Mariola Bieńko. Pani profesor jest profesorką Uniwersytetu Warszawskiego, doktorką habilitowaną, pracuje w Instytucie Stosowanych Nauk Społecznych Uniwersytetu Warszawskiego. Zajmuje się problematyką socjologii małżeństwa i rodziny, wychowania i edukacji seksualnej oraz zagadnieniami intymności, cielesności i seksualności w doświadczeniach i praktykach życia codziennego. Jest także ekspertką w programach naukowo-badawczych, autorką i współautorką oraz redaktorką monografii, artykułów w książkach i czasopismach polskich oraz zagranicznych. Ostatnia informacja, którą mam do przekazania, to że pani profesor jest również wiceprzewodniczącą sesji socjologii życia rodzinnego i intymności w Polskim Towarzystwie Socjologicznym. Nasze spotkanie jest tłumaczone na polski język migowy. Na ekranie mogą Państwo zobaczyć Martę Jaroń. Jej praca jest współdzielona z pracą Karoliny Bocian. I zanim oddam już głos pani profesor, i zapomniałem oczywiście przedstawić wykład, także tytuł wykładu, więc już to nadrabiam. Aktywność seksualna seniorów w sferze mitów i faktów. Taki temat, który chyba nie jest zbyt powszechny w takiej refleksji, zwłaszcza nad zachowaniami osób starszych, dojrzałych, dorosłych, ale wydaje mi się, że to bardzo ciekawie i interesujący sposób będzie nam uzupełniało nasze horyzonty. I zachęcam Państwa bardzo mocno do tego, aby zadawać pytania w komentarzach. Ja będę te pytania przeglądał i pod koniec wykładu, który potrwa około 40-45 minut, przekażę te pytania pani profesor. I ta ostatnia informacja, jeżeli wśród nas są Państwo, którzy mają problem ze słuchem i chciałby na stałe korzystać z tłumaczenia na polski język migowy, to zapraszam, aby kliknąć na link do bezpośredniego łączenia na Zoomie, dlatego że będzie wtedy możliwość ustawienia wielkości tłumaczenia, tak aby Marta i Karolina były w satysfakcjonujący sposób widoczne. Za chwilę pani profesor uruchomi prezentację, no i jak znamy Zoom tak działa niestety, że te okienka nam się trochę pozmniejszają i ten komfort będzie zdecydowanie niższy. Zamykam się i już oddaję głos pani profesor. Zapraszam do odsłuchania tego wykładu. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry, dziękuję za przedstawienie. Rzeczywiście, tak jak Państwo widzą, tytuł Aktywność seksualna seniorów w sferze mitów i faktów. Jako socjolożka powinnam właściwie powiedzieć w sferze stereotypów i faktów. Teraz spróbujemy się rozprawić z tą sferą, ale zanim do tego dojdziemy, chciałabym otworzyć to nasze dzisiejsze spotkanie takim cytatem Tennessee Williamsa, już bardzo starym, ale wydaje mi się w dalszym ciągu niestety aktualnym, nie tylko w Polsce. No, ponieważ żyjemy w kulturze obrazkowej, nie można nie przeciągnąć pomostu pomiędzy naszymi opiniami, naszymi właśnie tworzonymi stereotypami społecznymi, a obrazem.
I zobaczcie Państwo, tutaj akurat wybrałam nasze spotkanie, takie najbardziej poprawne politycznie utwór antycznego autora. Takie tego typu utwory nazywane epodami były nie tylko w antyku, ale także w średniowieczu, potem w XVI, XVII wieku, poświęcone tak zwanym lubieżnym staruchom. Nie jest to mój wymysł, jest to dosłowny tytuł akurat tego utworu i wierzcie mi Państwo, że było ich mnóstwo, były one bardzo popularne. Jeżeli przejrzycie chociażby pobieżnie treść tej epody, no to dzisiaj byłaby ona absolutnie skandaliczna, wręcz pornograficzna czy wulgarna, natomiast w przeszłości utrzymywała się w pewnym takim mainstreamie, jeżeli chodzi o postrzeganie starszych kobiet, a zwłaszcza kobiet, które zabiegały o względy, które starały się w wieku późnym, starym, to znaczy powiedzmy 40 plus, w jakiś sposób zaistnieć w przestrzeni publicznej. Tutaj bardzo znane dzieło Quintena Massaya, Brzydka księżna, dokumentuje to. Oczywiście malowano także starych mężczyzn, natomiast nigdy nie nazywano ich wprost lubieżnymi staruchami, chociaż zdarzały się także epody poświęcone starszym mężczyznom. Tutaj akurat Hansa Memlinga, taki portret dość stonowany, również mężczyzna, który gdzieś ma około 40 lat, zobrazowany na tym akurat przedstawieniu. I coś ze współczesności, ponieważ ten trend utrzymuje się, obraz ma wdzięczny tytuł Stara baba na kanapie i autorem jest brytyjski, bardzo znany malarz, nieżyjący już, wnuk zresztą Zygmunta Freuda, Lucien Freud, który ten obraz sprzedał chyba na aukcji za 1 000 000 funtów. Cieszył się ogromną popularnością. Osoba leżąca na tej kanapie to sprzątaczka Freuda, która z chęcią pozowała. Jak widzimy, jest to dość taka mało ikoniczna piękność, natomiast taki rodzaj wizerunku, no może nie starości, ale ciała, które nie może sprostać tym standardom współczesnego piękna, również dzisiaj jest to dość popularny dział sztuki. I tutaj widzę, że coś mi się niestety stało z, przepraszam, ale szkoda. Dobrze. Dwa portrety. Pierwszy z nich z XVI wieku, tak jak wskazuje tytuł, portret kobiety w wieku 57 lat i kobieta, która skończyła 50 rok życia, znana prawdopodobnie Państwu, aktorka amerykańska Sharon Stone, która zrobiła sesję w Paris-Matchu w 2019 roku, opatrzyła tę sesję, ten wywiad też, stwierdzeniem skończyłam 50 lat i co? Udowadniała zarówno sesją, jak i wywiadem, że kobiety po 50 są współczesnymi beneficjentkami rewolucji seksualnej na Zachodzie. Oczywiście, jeżeli spojrzymy na te dwa wizerunki, no, możemy mieć różne refleksje, natomiast powtarzam, te kobiety są no, w podobnym, zbliżonym wieku. No i oczywiście celebrytki dzisiaj, które tak jak Helen Mirren, także robią sesje, coraz częściej one także są kobietami, które przekraczają 50, 60 rok życia. Tutaj Helen Mirren, znana brytyjska aktorka, ceniona bardzo w kraju i swoim kraju i na świecie, jest owinięta, jest naga i owinięta w Union Jack, czyli flagę Wielkiej Brytanii. Myślę, że gdybyśmy w Polsce zobaczyli sesję jakiejś aktorki starszego pokolenia owiniętą w polską flagę, również wywołałoby to burzę w mediach. Natomiast tutaj burzę wywołał fakt, że ona rozbiera się w tym wieku do zdjęć, a także umieszcza na łamach Esquire no właśnie tego typu zdjęcia, czyli takie domowe zdjęcia z nagimi piersiami. Kolejny taki celebrycki wybryk związany z tematem, o którym dzisiaj mówimy, a mianowicie Sophia Loren, która w wieku także 70 plus zrobiła sesję do kalendarza Pirelli, a więc do kalendarza, który ma podtekst zdecydowanie erotyczny. Był to oczywiście zdjęcie jest sfotoshopowane, natomiast Sophia Loren się nie rozebrała, no ale stała się pierwszą w historii modelką Pirellego, która przekroczyła 20-30 rok życia i to też uznaje się za pewną taką cezurę w popkulturze,
pokazywania nagiego starego ciała, zobaczcie Państwo, kobiecego. Idąc dalej, show business i tak zwane grey models, czyli kobiety, głównie kobiety, które skończyły właśnie 65+, tutaj na slajdzie mamy Daphne Self, która jest ikoną modelingu na świecie, która w wieku 83 lat zrobiła taką właśnie sesję modową kampanii bielizny. Ja nawet sprawdziłam przed dzisiejszym spotkaniem, czy ona żyje. Żyje, ma 93 lata i w dalszym ciągu pozuje, to jest też ona, pozuje, też zajmuje się modelingiem. W Stanach głównie. Chodzi po wybiegach z młodszymi od siebie modelkami. No i oczywiście Helena Nurowicz, czyli kobieta, która jako aktorka może nie zapadła nam w pamięci, natomiast jako modelka w wieku, no właśnie, 70+, ona jest w tym momencie w wieku Sophie Loren, czyli ma 87 lat, w dalszym ciągu proszona jest do kampanii reklamowych niektórych firm i zauważcie Państwo, występuje bardzo chętnie z młodszymi, dużo młodszymi od siebie modelkami. Miałam przyjemność poznać panią Helenę, ona uznaje, że jest to pewnego rodzaju misja w Polsce, stara kobieta na wybiegu. No i oczywiście nie możemy pominąć mężczyzn, ten modeling mężczyzn w starszym wieku jest zupełnie innym zagadnieniem. Pamiętajmy o tak zwanej podwójnej moralności, która od czasów, no właściwie w kulturze chrześcijańskiej, śródziemnomorskiej, a dzisiaj powiedzielibyśmy euroamerykańskiej, jest dość dobrze zakorzeniona, czyli mężczyzna, który w sferze seksualności ma dużo większe pole do realizacji i kobieta, której seksualność jest bardzo skrupulatnie kontrolowana. No przede wszystkim ze względu na fizjologię, to ona rodzi dzieci, a mężczyzna od wieków pragnie mieć no, pewność ojcostwa, więc tutaj kwestia prokreacji jest bardzo ważna. I druga bardzo ważna, także w polskiej kulturze widoczny efekt tej podwójnej moralności, to ocena seksualności, która nie związana jest z prokreacją i która ceniona jest dużo, dużo niżej. Stąd kobieta, która przechodzi menopauzę, przestaje być obiektem seksualnym, atrakcyjnym, dlatego także, że nie jest w stanie już rodzić dzieci. Z punktu widzenia grupy społecznej jest bezużyteczna. Mężczyzna, jak wiemy, nie traci tej możliwości do końca praktycznie swojego życia. Zresztą także w show biznesie są mężczyźni, którzy po 80 również płodzą dzieci, więc tutaj to jest dość dobrze zakorzenione w kulturze. Zobaczcie Państwo po lewej stronie ten pierwszy Japończyk, to jest najstarszy obecnie model, grey model, który jest bardzo ceniony na świecie. No i też wizerunki tych mężczyzn oczywiście są specyficzne, odbiegają od portretu Memlinga, starego mężczyzny z XVI wieku. I jeszcze jeden, jeżeli jesteśmy przy kulturze obrazkowej, jeszcze jeden efekt tego mitologizowania starości, czy też odczarowywania starości, to są takie sesje, ta sesja akurat bardzo, bardzo ciekawa, pod tytułem Dojrzałe z 1999 roku, pokazuje, jak widzicie Państwo, w przestrzeni prywatnej kobiety 65+, 75+, które pozują w bieliźnie. Też komentarze do tej sesji były no, bardzo zróżnicowane, bardzo też było uwag krytycznych. No i z wysokich obcasów zdjęcie Moniki Redzisz, także z takiego projektu, przy którym współpracowałam, które także wywołały burzę, to już 2010 rok, również kobiety w bieliźnie, w przestrzeni prywatnej, no zdjęcia, które miały trochę odczarować tą sferę przezroczystości starego ciała, no w jakiejkolwiek przestrzeni. No i przechodzimy do tych mitów i faktów. Ta gettoizacja starości, bo tak Amerykanie właściwie nazywają to, o czym dzisiaj mówimy, opiera się właśnie na tym micie aseksualnej starości, czyli takiemu przekonaniu, że starsze osoby, podobnie zresztą jak dzieci, są istotami aseksualnymi, które nie mają pragnień, nie mają zainteresowań. Nagle granica 65 na ogół, czyli przypisywany często wiek emerytury, ma w magiczny sposób nagle zdmuchnąć
popęd libido u osób, kobiet, no może mężczyzn w mniejszym stopniu, ale zwłaszcza kobiet, i to życie erotyczne nagle dobiega końca. Ta menopauza jest właśnie takim początkiem przezroczystości społecznej kobiety i, co trzeba podkreślić, tego typu stereotypy są podłożem ageizmu, dyskryminacji ze względu na wiek, z którymi na świecie się walczy poprzez różne kampanie społeczne. W Polsce mieliśmy okazję przy kampaniach DAW widzieć, w jaki sposób ukazywane jest ciało mniej lub bardziej młode, atrakcyjne. Natomiast w kampaniach społecznych ten temat pojawia się naprawdę bardzo rzadko w porównaniu z Europą Zachodnią, ze Stanami. Dobrze, czyli wracamy do definicji zdrowia seksualnego. Oczywiście konwencja praw seksualnych, deklaracja praw seksualnych to jest odrębny dokument, który tak naprawdę reguluje te wszystkie potrzeby, o których tutaj mówimy, które gdzieś są stabilizowane społecznie. I zwróćcie Państwo uwagę na ten dolny komentarz. Rozwój psychoseksualny człowieka trwa od zapłodnienia po starość. Każdy z jego etapów charakteryzuje się innością zadań, przebiegiem, uwarunkowaniami i następstwami. No to właśnie ten szacunek dla odmienności w bardzo różnych aspektach życia społecznego jest dzisiaj bardzo ceniony i tutaj zarówno takie aspekty jak edukacja seksualna dla dzieci, jak i edukacja seksualna dla ludzi starych, ponieważ ona również jest potrzebna we współczesnej rzeczywistości społecznej. Te mity, które tutaj na slajdzie widnieją, one są właściwie powtarzalne niezależnie od szerokości geograficznej, niezależnie od norm danego społeczeństwa, kultury, czyli impotencja starzejącego się mężczyzny, niebezpieczeństwo aktywności seksualnej po 50, pociąg seksualny, który słabnie albo zanika z wiekiem, niemożliwość uznania ludzi starych za atrakcyjnych seksualnie, czyli za obiekty seksualne, zwłaszcza kobiet, no i przekonanie, że seniorzy czerpią z seksu mniejszą radość niż młodzi ludzie. To są właściwie mity, z którymi właściwie zderzają się osoby stare na całym świecie. Ja dobrałam z psychogeriatrii, bo właściwie można byłoby wiele takich punktów, które obalają każdy z poprzednich mitów, przytoczyć. Natomiast trzy takie najczęściej w literaturze zachodniej, jak i polskiej przytaczane. To jest po pierwsze niezwykle ważne funkcje, które spełnia aktywność seksualna, a mianowicie zdrowotna, integracyjna i rekreacyjna. Po drugie, kwestia tożsamości płciowej, poczucia kobiecości, męskości i oczywiście całe spektrum więzi, bliskości, równowaga także taka neurologiczna wręcz, poprawa nastroju, poczucie szczęścia, radość życia, czyli zobaczcie Państwo, wszystkie te elementy, które odczuwamy w każdym wieku, niezależnie od naszego wieku, w przypadku aktywności seksualnej zdarza się dokładnie to samo. No i regularna aktywność w starszym wieku wpływa, jak twierdzą lekarze, seksuolodzy, także na poczucie zdrowia, ale także na młody wygląd. Badania amerykańskie pokazują, że życie osób starszych aktywnych seksualnych jest około 5 lat dłuższe od życia rówieśników rezygnujących z pożycia seksualnego. Tutaj zachowałabym pewien dystans do tego wniosku, ale to też Amerykanie często to przytaczają. No i tutaj taki slajd, który mógłby, góra tego slajdu mogłaby spokojnie być przytaczana na zajęciach dla studentów, czy też przypominania ludziom młodym, jak zdrowy jest seks. Niektóre też z tych aspektów być może mogą zastanowić, tak jak poprawienie wyglądu włosów czy napięcia skóry, ale jest to kwestia dokrwienia, jest to kwestia także wydzielania endorfin w czasie seksu, a więc taki wybieg, że boli głowa i nie można uprawiać seksu, jest wręcz absurdalny w sytuacji, kiedy seks i endorfiny łagodzą wszelkie czy doznania bólu. No i dwa znowu wnioski zarezerwowane dla ludzi starszych, to znaczy u kobiet w okresie i po menopauzie seks łagodzi nieprzyjemne objawy, a z kolei u mężczyzn jest taki profilaktyczny w przypadku zaburzeń układu moczowo-płciowego.
Czyli gdyby do tych mitów dołożyć właśnie ten zdrowotny aspekt, to należałoby przepisywać ludziom starym, jak widzicie Państwo, regularną aktywność seksualną. Tutaj młodzi ludzie, młode dziewczyny przywiązują się do tego punktu, że seks po prostu odchudza, dlatego że traci się kalorie. Teraz kilka slajdów, które chciałam, właściwie dwa takie slajdy podstawowe, dwa na rynku polskim poradniki, które cieszą się największą popularnością, są wznawiane, chociaż pierwszy z nich został wydany w 2005 roku. I to jest taka książka skierowana głównie dla kobiet 65+, w których, jak Państwo możecie przeczytać, istnieje taki coaching seksualny, namawiający akurat kobiety do tego, żeby powróciły albo żeby zintensyfikowały swoją aktywność seksualną, żeby porzuciły wstyd, żeby poderwały sąsiada, żeby, jak tutaj widać w środku, doznawały tej satysfakcji seksualnej także no, indywidualnie, czyli taki kolejny stabilizowany aspekt, jakim jest masturbacja. I generalnie to flirtowanie ma przypominać flirtowanie młodych dziewcząt, młodych kobiet, ponieważ jak twierdzi autorka, ten apetyt seksualny jest oznaką zdrowia, czyli zobaczcie znowu te aspekty, które wcześniej prozdrowotne pojawiają się w tych wszystkich poradnikowych, eksperckich dziełach. I książka skierowana zarówno do kobiet, jak i do mężczyzn, autorów zachodnich, również bardzo popularna na świecie, jak i w Polsce, powiedziałabym bestseller. Trochę taki właśnie może z sucharami, że częściej, że to jest mit, że dla tych, którzy uprawiają częściej ogródek niż seks, to trzeba się ocknąć i trzeba zacząć wreszcie to robić, że mitem jest śmierć na zawał mężczyźny w czasie stosunku. Jeżeli Państwo oglądali film Lepiej późno niż później, to tam jest właśnie Jack Nicholson, ma ten nieprzyjemny objaw. To jest kolejna jakby sfera, filmy hollywoodzkie, które zaczynają już od, no powiedzmy od 10 lat opowiadać o ludziach starych jako obiektach seksualnych, oprócz wszystkich innych kapitałów, które oczywiście posiadają. No i takie cztery właściwie wskazania tego coachingu, żeby rozmawiać o swoim życiu erotycznym, żeby rozmawiać z lekarzem także o problemach, żeby częściej uprawiać seks i żeby korzystać ze wspomagaczy, czyli w przypadku mężczyzn Viagry, w przypadku kobiet ćwiczeń mięśni Kegla. Tutaj tylko taki przegląd, ponieważ żeby pokazać Państwu, że tak naprawdę tych poradników, tego coachingu seksualnego na świecie jest mnóstwo. One cieszą się ogromną popularnością wśród bestsellerów różnych wydawnictw, księgarni. One znajdują się najczęściej w 20 pierwszych poszukiwanych książek. Jak patrzycie na tytuły All Night Long, tak, czyli powyżej 50, 60, 70, zachęcanie, jest takie pojęcie jak anti-aging formula, czyli coś, co sugeruje, że uprawianie seksu, no właśnie, zatrzymuje czas, że właściwie można, ludzie starsi mogą młodnieć, tak? Że jest to pewna sztuka życia, za którą trzeba podążać. Jest w tym pewna filozofia. Jest także, jak Państwo tutaj widzą, także nawiązanie do pewnych problemów, do psychoterapii, także do innych lektur, adresów. To dotyczy oczywiście kultury amerykańskiej. Nawet pojawia się pojęcie kamasutry po 50 i rzeczywiście taki przegląd tych technik w tych książkach się znajduje. No i badania, czyli coś, co wydaje się najbardziej obiektywne w nauce, badania gerontoseksuologiczne. Ja zebrałam kilka wniosków ze świata i z Polski. Chcę tylko zwrócić Waszą uwagę, że te badania już nabrały swojej nazwy. To świadczy o tym, że zostały sformatowane i no, mają swoje miejsce w świecie nauki, czyli gerontoseksuologiczne. No i teraz Europa Zachodnia. Takie wnioski podstawowe. To przede wszystkim, że no właśnie, seksualność jest ważna, 97% 60-latków, 70-latków i nieco mniej 80-latków deklaruje, że nie tylko myślą o seksie, ale także za nim tęsknią. No to jest obalenie tego mitu, że to ich w ogóle nie interesuje i nagle znika w ich życiu. Oczywiście wniosek, który również powtarzany jest w tych wszystkich zachodnich badaniach, to to, że aktywność seksualna z wiekiem maleje,
ale absolutnie nie zanika. I zobaczcie, w tej kategorii wiekowej 54-64 lata, to jest 73% w tym wieku jest aktywnych seksualnie, 64-75 lat ponad połowa i 75-85 seksu, prawie co czwarty senior, czyli 25%. Czyli to są procenty, które wskazują na konkretną aktywność w tym obszarze życia. Australia, 20% mężczyzn w wieku 90-95 deklaruje, że seks jest istotny. Generalnie tutaj w tych badaniach również jest, wyniki są zgenderowane. Mężczyźni zarówno w Polsce, jak i na świecie częściej deklarują, że to jest dla nich ważna sfera życia. Ci, którzy nie uprawiają seksu, twierdzą, że chcieliby je uprawiać. Tak więc to jest najczęstszy wniosek z badania mężczyzn od 65 do 100 lat. I tutaj ta częstotliwość akurat w Australii, w tych wszystkich tych badaniach opinii publicznej potwierdza to, o czym wcześniej mówiłam, że niezależnie od wieku, także w tej trzeciej starości, ten seks jest istotną wartością. No i bardzo ważny element badań, do których wrócimy w polskich za chwilę wnioskach, to są podopieczni amerykańskich domów dla seniorów, którzy również tym seksem są zainteresowani. W 60% deklarują, że mają lub mieli partnera seksualnego, ale coś, co jest dość takie smutne, ale także charakterystyczne dla tych instytucji, to takie lekceważenie ze strony personelu, ze strony rodziny. W takich medycznych statystykach rośnie liczba osób po 60, które chorują na choroby przenoszone drogą płciową, nie stosują zabezpieczeń po 60 roku życia, a z kolei oni stosują taki stereotyp, że po prostu są w jakiś sposób no, chronieni samym wiekiem. Trochę tak jak młodzi ludzie uważają, że pierwszy stosunek to niemożliwie, niezwiązany będzie z prokreacją, bo jest magiczny. Tak tutaj też zabezpieczenia są rzadkie. No i nie rozmawiają o swoim życiu seksualnym z personelem medycznym. No nic dziwnego, bo ten personel lekceważy te potrzeby. I badania polskie. Tutaj jest problem z deficytem, dlatego że tak naprawdę te wyniki, które Państwo widzą, pochodzą z dwóch w zasadzie sondaży, czyli takich badań ilościowych Zbigniewa Izdebskiego i Lwa Starowicza. Lew Starowicz to badanie z 2002 roku, bardzo stare. Zbigniew Izdebski trochę nowsze, ale te największe z 2012. To też jest pewien symptom, no właśnie, być może luki, także wynikającej z trudności tematu. No i te wnioski są zbieżne z tymi światowymi, to znaczy aktywność seksualna, ale zobaczcie Państwo, osób po 50 roku życia spada, już po 50. Znowu mężczyźni częściej niż kobiety wskazują na regularną aktywność seksualną. Tutaj trzeba byłoby na marginesie z punktu widzenia osoby, która prowadzi badania, także takich analiz empirycznych, jednak wspomnieć, że gdyby uwierzyć mężczyznom w różnych sondażach dotyczących ich życia seksualnego w liczbę partnerek, to nie starczyłoby kobiet na kuli ziemskiej, więc działa tutaj zasada, że mężczyźni wyolbrzymiają, kobiety trochę zmniejszają swoje parametry w dziedzinie seksualnej. Natomiast no, te badania to również pokazują ten taki zgenderowany aspekt opinii, deklaracji. Więcej kobiet niż mężczyzn deklaruje, że nie uprawia seksu. W Polsce jest to efekt nadumieralności mężczyzn w wieku senioralnym. Kobiety po prostu zostają wdowami i nie poszukują partnera. Partnerem był mąż, potem właściwie nie uprawiają seksu. Ta bierność seksualna też rośnie z wiekiem i tak mniej więcej powyżej 70 roku życia 74% badanych twierdzi, że nie jest zaangażowana w aktywność seksualną. Są to głównie mieszkańcy miast i osoby głęboko wierzące. Według badanych tak naprawdę to zainteresowanie seksem spada po 62 roku życia u mężczyzn, u kobiet po 56. Zobaczcie, znowu jest ten efekt tej podwójnej moralności, czyli takie przekonanie, że u kobiet musi to nastąpić tuż po menopauzie, natomiast u mężczyzn no trochę dłużej. Jak pytamy
sondażach opinii publicznej, w jakim wieku starzeje się kobieta, mężczyzna, to też okazuje się, że kobieta starzeje się później według Polaków. No i mężczyźni tak naprawdę obawiają się o swoją sprawność, czyli głównie erekcję i ejakulację, natomiast kobiety obawiają się o ocenę własnego wyglądu. Do tego wrócimy przy tych końcowych badaniach moich. Co jest ciekawe, w jednej kategorii wystąpiła proporcja odwrotna, czyli więcej kobiet niż mężczyzn zadeklarowało, no, że mieli kontakty seksualne poza małżeństwem. To jest też ciekawy wniosek. No i trudności. Częściej kobiety zgłaszają trudności niż mężczyźni w sferze seksualnej. Co jest trudnością? Złe samopoczucie, stan zdrowia. Tutaj przewaga kobiet nad mężczyznami. Przemęczenie, stres, przygnębienie, zły nastrój. Również przewaga kobiet. Ponad 14% badanych kobiet wskazuje na brak ochoty. Obniżenie libido na skutek różnych chorób, ale także wieku, menopauzy. Natomiast mężczyźni 4 razy rzadziej deklarują taki stan. No, co jest także takim wskazaniem, rekomendacją do konieczności badania tego obszaru, to, że 7,6% kobiet przyznaje, że doznała przemocy seksualnej, 10-krotnie rzadziej deklarują to mężczyźni. No, tak jak wcześniej powiedziano, mężczyźni obawiają się o tą technikę, czyli 3,4% mężczyzn przyznaje się, że w ogóle ma jakiekolwiek problemy z erekcją, no i 2,8% z zakładaniem prezerwatywy. Tutaj orgazm po 50 roku życia jest częściej deklarowany przez osoby niewierzące, z wykształceniem wyższym, mieszkające w dużych miastach. To jest ten rys socjodemograficzny, który dla socjologa jest niezwykle ważny. Oczywiście seks oralny, analny to jest takie tabu, no, potężne, podobnie jak masturbacja, zwłaszcza w starszym wieku. W ogóle sobie nie wyobrażamy, że w tej kategorii wiekowej możemy mówić, badać, pytać o tego typu opcje. I co jest także bardzo niebezpieczne, Polacy nie myślą o seksie w znaczeniu prozdrowotnym. Rzadko konsultują to u lekarzy. No i tutaj zapowiedziane przeze mnie problemy zgłaszane przez mieszkańców domów pomocy społecznej. To jest taki miks kilku raportów pracowników socjalnych, czy też personelu tych domów, a także wywiady z pensjonariuszami. Zobaczcie Państwo, tych problemów jest naprawdę bardzo dużo. Możemy sobie trochę żartować nad kradzieżą damskiej bielizny, oczywiście, no ale jeżeli popatrzymy na niemożność zaspokojenia, na nadpobudliwość, na brak intymności, na współżycie, próby współżycia w miejscach publicznych, naruszenie granic cielesności, jakieś propozycje, tak, dla personelu, tak, w stronę personelu, brak toalety, tak, higieny miejsc intymnych, czy też obnażania się w miejscach publicznych, to jeżeli weźmiemy cały ten zestaw, no to jest dość niebezpieczny obraz. Takie badania rzadko są brane w ogóle pod uwagę i rzadko chyba coś próbuje się z tym czynić. No i badania, które chciałabym Państwu zaprezentować, które sama robiłam. Z tych badań szerszych wybrałam tutaj wypowiedzi osób w takim wieku, które nas interesuje, czyli powyżej 50 roku życia. Pierwszy taki przykład badań jakościowych w województwie mazowieckim w 2013 roku to takie moje badania do książki na temat prywatnych i intymnych praktyk codzienności. To są takie wybrane przeze mnie dość typowe w tym badaniu definicje intymności. Jak Państwo widzą, te kody mówią o płci, K kobieta, M mężczyzna i wieku osoby. Zobaczcie Państwo, jak pięknie o całej tej sferze intymności mówią osoby w wieku, którym przypisujemy w ogóle wygaszenie tego typu potrzeb, wyobrażeń. Intymność to światło, muzyka to błogostan porównywany do słuchania sonaty Brahmsa. Piękny cytat jednego z respondentów. No i cała sfera naprawdę odcieni, subtelności, dotknięć, erotycznego napięcia, pożądania, namiętności, pulsowania, ale także skrępowania, wstydu, pełnej wolności. Zobaczcie Państwo, ile tutaj się dzieje i zobaczcie Państwo na wiek osób, które to wypowiadają.
oczywiście i mężczyzn, i kobiet. Tutaj drugi, jak gdyby druga strona tych cytatów mówi o pewnych problemach, czyli taki, tutaj kobieta akurat recenzuje męża, partnera, że to 5 do 7 minut tak naprawdę trwa to wszystko, to uniesienie, ale też bardzo duży procent biorących w badaniu osób w tym wieku sygnalizowało, że tak naprawdę seks to jest tylko jeden z elementów, że wcale nie musi być rozgrzany do czerwoności, żeby poczuć intymność i to jest cała sfera właśnie tych przytuleń, tych pocałunków, tej bliskości fizycznej, emocjonalnej, które również przyporządkowane jest do tego wieku zarówno mężczyzn, jak i kobiet. Drugie takie badanie, moim celem nie była walka z mitami, ale na użytek dzisiejszego spotkania po prostu cytuję te wypowiedzi przy okazji szerszych tematów. Warszawa, Kielce, Chełmno, Przemyśl to były takie duże badania. Studenci w ramach obozów naukowych tego typu wywiady przeprowadzali. Ja byłam odpowiedzialna za sferę jedzenia, seksu i ciała. No i właśnie spróbujmy przyjrzeć się tym wyimkom z wywiadów, które wybrałam ze względu na wiek, czyli po 50, po 60 roku życia. Kobiety, które wypowiadały się na temat ciała, pytanie było, prośba była o powiedzenie, jaką funkcję spełnia ciało i co myśli o swoim ciele. Zobaczcie Państwo, co tutaj się dzieje. Po pierwsze, wyraźne oddzielenie ciała młodego, ładnego od ciała starego, brzydkiego, będącego źródłem rozczarowania, obrzydliwego. Tutaj w kodzie macie Państwo na początku pierwszą literę z nazwy miasta, numer wywiadu i płeć i wiek na końcu. Pozwoliłam sobie wyboldować pewne wypowiedzi, żeby łatwiej zwrócić uwagę, przyciągnąć Państwa uwagę do pewnych kwestii. Jakbym była młodsza, tak? Jakbym była młodsza, to wtedy można byłoby rozmawiać. Zwróćcie Państwo uwagę, że obie kobiety, jedna jest w wieku 62 lat i mówi o starości, o obrzydocie, o rozczarowaniu, o obrzydliwości, a druga jest w wieku 65 lat i mówi, gdybym była młodsza, to można byłoby cokolwiek o tym ciele powiedzieć. Idąc dalej słuchamy kobiet z Chełmna, z Warszawy. Wstyd to jest coś, co towarzyszy bardzo często wypowiedziom na temat ciała po 70, 60, 80 roku życia. I tutaj jaka taka wypowiedź, że w sanatorium czuję się bezpiecznie, bo tam wszyscy wyglądają tak samo i to skrępowanie jest mniejsze. To jest dość taka ciekawa wypowiedź, co tu jest do lubienia, suche kości, skóra. I to, z czego doznali studenci, którzy byli pouczani w czasie rozmów niekiedy, że po prostu ogólnie starego człowieka pytać o ciało to niezbyt grzecznie. Więc jak gdyby cenzurowali, krytykowali, że przychodzi młody człowiek i pyta o coś takiego jak ciało w tym wieku, tak? No i 64-letnia kobieta, moje ciało to worek na kości, stary człowiek nie może być atrakcyjny. No to już jest taki case dla psychologa, myślę. No i zobaczcie Państwo wypowiedzi mężczyzn. To jest bardzo ciekawe, dlatego że mężczyźni, tutaj z przemyskiej wioski mężczyzna, mężczyźni nie oceniają swojego ciała, raczej są zadowoleni z ciała w każdym wieku. To jest efekt kultury, to jest efekt tych mitów, stereotypów, o których mówiliśmy wcześniej. Po prostu mieszkaniec wsi przemyskiej zakłada, że chodzi tylko o to, żeby się po prostu porządnie umyć i wtedy no właśnie żona przyzwala na kontakty seksualne. Mężczyzna w wieku 68 lat z Kielc, trzeba o niego dbać, aby potem na starość problemów nie mieć w tych sprawach z kobietami. I to jest kwestia profilaktyki, czyli mężczyźni mają bardzo utylitarne, bardzo takie praktyczne podejście do ciała. Absolutnie nie ma tutaj jakiegoś zawstydzenia, nie ma kompleksów związanych z wiekiem. No i teraz wypowiedzi mężczyzn, czyli przesunięcie cielesności do seksualności. Czy jest jakiś związek, czyli czy to ciało ma wpływ na odczucia o charakterze seksualnym? Według mężczyzn jak najbardziej tak. Powtórzenie, zobaczcie Państwo tego przepisu. Ciało musi być zadbane, ponieważ wpływa w ogóle na komfort psychiczny. No i mężczyzna jest odważniejszy, bardziej pewny siebie w łóżku. To mówi 81-latek. Trzeba dbać o wygląd,
To wiąże się też z seksualnością 57-latek. No i taki ciekawy cytat. Uważam, że zmysłowe doznania naszego ciała, poczucie bliskości drugiego człowieka, ciepło, przytulania, nawet pocałunki są najprzyjemniejsze w życiu. Cielesność bardzo jest dla mnie ważna i wolę czuć moją żonę niż cokolwiek innego. Cóż za urocza wypowiedź mężczyzny mieszkającego w Warszawie w wieku 76 lat. Wolę czuć moją żonę niż cokolwiek innego. Ale zwróćcie Państwo uwagę, że te wypowiedzi są wypowiedziami mężczyzn. No i wracamy do kobiet, ale także do mężczyzn. Jak to z tym ich życiem erotycznym? I tutaj pamiętam studenta, który przeprowadzał wywiad, który w ogóle nie mógł zrozumieć, o co chodzi respondentce. Kobieta powiedziała, że teraz jestem starszą panią, 65 lat, i mam warsztat, że tak powiem, odstawiony na półeczkę. Czyli no, zasugerowała, że nie uprawia już seksu, ale jak powiedziała, oboje z mężem byliśmy zadowoleni i całe życie miałam udane życie seksualne. Tak? Druga wypowiedź mężczyzny. W pewnym wieku już się nie ma cielesności, jest tylko poszanowanie. Może Łapicki jeszcze mógł, a my już nie. To jest case aktora, który już zmarł, który związał się w starszym wieku z dużo młodszą kobietą. No i taka wypowiedź z hełna mężczyzny. Na nago się kładziem z żoną bez gaciów. To jest dosłowny cytat. W naszym wieku to nienormalne, niezdrowe. To był jedyny mężczyzna, który uznał, że robi coś, co nie mieści się w jego normie. No i takie badanie całkiem niedawne, ponieważ tuż przed pandemią skończone, dotyczące atrakcyjności seksualnej, kobiecości i męskości, robione w Warszawie. Zobaczcie Państwo, tutaj też wydaje mi się, że przepraszam, wydaje mi się, że tutaj jest kilka ciekawych punktów do refleksji. Wiadomo, że po menopauzie wszystko, co ma podtrzymywać życie erotyczne, musi się odbywać ze wspomaganiem. Robisz się sucha po prostu. To jest kobieta, trochę macie inny Państwo kod, jest imię oczywiście zanonimizowane, to nie jest prawdziwe imię respondentki w wieku 67 lat. I to jest taka wypowiedź, która pokazuje, że jest różnica pomiędzy kobietami a mężczyznami. Czyli kobiety muszą dalej zabiegać, muszą właśnie poszukiwać tej wiedzy wspomagania, a faceci pod tym względem mają, też mają swoje problemy, ale ich problemem to jest to, czy będą mieli wzwód, czy nie będą mieli wzwodu. A cała reszta to zawsze będą przyzwyczajeni, że należy do kobiety. No i jeżeli chce się mieć jakąś frajdę, trzeba to robić i trzeba wiedzieć, co i jak to robić. Czyli kobiety w dalszym ciągu mocno pracują. Seks to jest obszar ciężkiej pracy dla kobiety, a przede wszystkim przełamywania tych różnych barier związanych ze wstydem, z oceną swojego ciała. Powiem tylko tutaj, że ja cały czas mówię o starszych ludziach, ponieważ to jest tematem naszego spotkania, ale jeżeli Państwo popatrzycie na wypowiedzi młodszych kobiet, to jest dokładnie ten sam mechanizm. Kobieta wstydzi się rozebrać w sypialni, ponieważ wydaje jej się, że mężczyzna cały czas ocenia jej ciało, a ona wie, że to ciało jest nieatrakcyjne. Życie erotyczne dalej. Widzę właśnie, jak wiele ludzi w tak zwanym naprawdę zaawansowanym wieku przeżywa naprawdę niesamowite przygody emocjonalne, erotyczne w sanatoriach. To jest taka wypowiedź dla odmiany mężczyzn. W tym całym badaniu wystąpili tylko trzej mężczyźni, Henryk, Tadeusz i Czesław. I te ich wypowiedzi, zauważcie Państwo, znowu są w kontrze do wypowiedzi kobiet, czyli sanatoria i coś, co jest według Henryka no, bardzo takim optymistycznym akcentem w tym wieku. Tadeusz, nie jestem już aż tak atrakcyjny jak kiedyś. To jest też charakterystyczne dla mężczyzn, że pytani o to, czy uznają się za atrakcyjną osobę w sensie fizycznym. No, w tych wszystkich wywiadach, które prowadziłam, ostatnio robiłam takie badanie na temat operacji plastycznych, medykalizacji ciała, to zadawałam pytanie mężczyznom, co myśli o sobie, czy jest zadowolony ze swojego ciała, to po prostu natychmiast padało pytanie, odpowiedź tak, które części lubisz najbardziej, cały zestaw, cała lista części ciała, które mężczyzna uznaje za po prostu no, piękne. U kobiet zupełnie odwrotna reakcja. Czy uważasz się za atrakcyjną? Nie, skądże absolutnie. Które części ciała lubisz? No tutaj już kompletna katastrofa, więc to tak naprawdę te mity, stereotypy, ta opresja piękna,
takich wymogów społecznych, kulturowych, piękna w stosunku do kobiet jest niezależna od wieku. No ale w tych wywiadach jest dość dobrze widoczna. No i tutaj Czesław, który mówi, że no może po 80, czyli on stawia tą cezurę dużo, dużo dalej niż te badania psychogerontologiczne pokazywały, że to dopiero 80 sprawia, że no właśnie, że coś dzieje się być może takiego, że zaprzestajemy tej aktywności. Wracamy do kobiet i znowu wypowiedzi, które już wcześniej były przeze mnie cytowane. Moje ciało jest okropne, a tu mi wisi, tam wisi, nawet jak schudnę, to fajne w ubranku, a bez ubranka to już nie. Czyli rozbieranie się rzeczywiście nie wchodzi w grę. No i tutaj powrót do młodości. Kiedyś czułam się atrakcyjna seksualnie, ale wydaje mi się, że zupełnie się z tego wyprałam. To jest tak, jakby poza mną, takie mam uczucie przezroczystości już od dawna, ale nie czuję się niekobieco, tak? Czyli jest taki bardzo często w badaniach kobiet starszych, 65+, pojawia się to pojęcie bycie przezroczystym, niezauważanym. Tutaj też jest ciekawa wypowiedź Sylwii. Panowie w moim wieku, czy trochę starsi, wolą nowszy model, czyli sugestia, że kobiety 70+, nie mogą być targetem, tak, dla swoich rówieśników. No i wypowiedź Celiny jeszcze 2-3 lata temu, zwróćmy uwagę, że Celina ma 65 lat, to było takie bardziej jędrne, a teraz już nie. Jak mam się czuć atrakcyjna, a jeszcze seksualnie? Czyli takie, no właśnie, retoryczne pytania, absolutnie nie negowanie. No i tutaj bardzo ciekawa też wypowiedź, ja bardzo lubię tę wypowiedź Marii, nie posługuje się swoim ciałem jako narzędziem seksualnym. Stosuje inne narzędzia, o których mówi. Nie wstydzę się swojego ciała, ale też go nie eksponuję. Kropka. To była cała definicja. Po prostu w pewnym wieku Maria uznaje, że ciało przestaje być narzędziem seksualnym. No i wypowiedź Sylwii. Całe takie, tak zwana fragmentaryzacja ciała, która też jest charakterystyczna dla dzisiejszej kultury. Ona jest wzięta z pornografii, pamiętajmy o tym, że jak fetysze z ciała kobiety wybiera się pewne elementy, włosy, usta, nogi, tak, oczywiście piersi, które są fetyszem kultury zachodniej. No więc tutaj kobiety też potrafiły wymieniać, o tych kolanach potrafiły mówić przez 5 minut, w jaki sposób kolano starej kobiety wygląda i dlaczego nie należy go pokazywać, maskować, podobnie jak brzuch, czy no wszystko to, co jest brzydkie, którego nie należy odsłaniać. No i z tego badania jeszcze dwie wypowiedzi Natalii i Wandy, które no, troszkę wieją optymizmem w porównaniu z tymi, ale to były dwie wypowiedzi akurat kobiet, jedyne dwie. Można mieć nawet 80 lat i być atrakcyjną seksualnie, też jeżeli się na odpowiedniego partnera trafi. Wiek nie jest żadną przeszkodą. To jest właśnie pokazanie tego, że seks no, jest działalnością jednak wymagającą partnera i od tego partnera bardzo dużo zależy. No i Wanda, 69 lat. Mój mąż mi kiedyś powiedział, po ponad 20 latach małżeństwa, co masz w sobie, że mi się zawsze podobasz? Ale powtarzam, to były dwie wypowiedzi na 22 przeprowadzone wywiady. I ostatni taki akcent badań, które prowadziłam, refleksją chciałabym się z Państwem podzielić. To były warsztaty dla seniorów, dokładnie dla kobiet, bo na warsztaty dotyczące seksualności zgłaszają się wyłącznie kobiety, ja mam takie doświadczenia, a jeżeli jest jeden mężczyzna zapisany, to natychmiast albo wychodzi, albo rezygnuje. Kobiety wtedy czują się, te warsztaty otwierają bardzo na różne tematy i ten warsztat, który robiłam też przed pandemią w 2018 roku, przepraszam, to było mapowanie obszaru seksu, seksualności, czyli obszarem skojarzeń był seks. Panie pracowały w grupach, w 4 grupach, czyli te zestawy, które Państwo tu widzicie, zostały stworzone, spisane z takich map stworzonych w 4 niezależnych grupach. I zobaczcie, bo tutaj chciałabym zwrócić uwagę, ten warsztat był dla mnie, jako dla badaczki, ale także kobiety, niezwykle inspirujący. Ja też zmieniłam po tym zresztą warsztacie, zdecydowałam się na dalsze badania dotyczące seksualności, atrakcyjności kobiet, mężczyzn, właśnie tych operacji plastycznych.
które jeszcze są nieprzygotowane, ale również bardzo ciekawe wnioski tam widzę. Te na czerwono skojarzenia kobiety uznały za pozytywne, ponieważ one stworzyły mapę, wyznaczyły te pojęcia. To nie jest ranking, to nie jest, że najczęściej zdrowa gimnastyka, a najrzadziej miłość. To jest po prostu zestaw tych etykiet, które nadały seksowi, czyli w ten sposób mapują obszar seksualności, odnosząc to do swoich doświadczeń życiowych. A więc tak bardzo dziękuję im za otwartość na tych warsztatach. Zobaczcie Państwo, to co jest w tym zestawie, to jest bardzo taka no, piorunująca mieszanka, o którą też wracając do mitów nie podejrzewalibyśmy prawdopodobnie. Jak pokazywałam potem te wyniki swoim studentom, ludziom 20+, to najpierw zadałam im pytanie, nie było, slajd nie miał tytułu, pokazałam te dwie kolumny, zadając pytanie, w jakim wieku ludzie mogli w ten sposób mapować seksualność. No i typy były takie, że w ich pokoleniu no do 30 max. Kiedy dowiedzieli się, że to są kobiety 70+, no też towarzyszyła temu taka refleksja, długo o tym rozmawialiśmy. Tak więc zobaczcie Państwo, ta dzikość, tutaj usunęłam wulgarne słowa, ponieważ pojawiły się, te warsztaty dotyczyły też kobiecości, męskości, bardzo różnych pojęć, narządów płciowych. Natomiast no, dzisiaj mówimy o seksie, więc to mapowanie seksu pokazuje. Czyli dzikość obok poezji, czułości, błogości, dotyku, uniesienia, miłości, bardzo szerokie spektrum doznań, ale także zdrowa gimnastyka wśród tego zestawu obok poezji się pojawiła. No i ten zestaw z tej ciemnej strony mocy, czyli to co kobiety uznały za negatywne skojarzenia, co na tej mapie, do czego by nie wracały. I zobaczcie Państwo, to też jest bardzo ciekawe w naszej kulturze, dlatego że tam też takie były wypowiedzi, bo one to komentowały. Okazało się, że część z tych kobiet uczestniczących w warsztatach miała w swoich doświadczeniach gwałt w małżeństwie. To jest pokolenie, zobaczcie Państwo, no lata 40, one są urodzone w czasie wojny lub tuż po wojnie. Prostytucja też tam zaistniała, perwersja, którą uznały za negatywną, grzech obok orgii, przemoc była bardzo często przywoływana, zdrada, ale także uzależnienie, wykluczenie, antykoncepcja została zaliczona do tych negatywnych odcieni seksu i ciąża również. Tam była dyskusja także o aborcji, bardzo ciekawa, więc jakby z tym pozostawiam Państwa, dlatego że ja po tych warsztatach rzeczywiście bardzo długo myślałam o tych zestawach. Powtarzam, to są zestawy wyznaczone plus minus przez same kobiety i to są też zestawy, które powinny być punktem wyjścia do badań takich rzetelnych w Polsce, których brakuje. Powtarzam, te badania Izdebskiego, które on zrobił, seksualność Polaków w 2012 roku i teraz w 2019 jeszcze zrobił, ale to nie były badania dotyczące ludzi starych, to były badania dotyczące w ogóle seksualności Polaków i ta opcja 50+ tam się pojawiła, ale to nie byli główni bohaterowie tego typu badań. Wydaje mi się, że czas na to, żeby uczynić osoby 50-60+ bohaterami badań tego typu, żeby lepiej rozumieć ludzi i żeby unikać dyskryminacji ze względu na wiek. Ponieważ na początku był cytat Tennessee Williamsa, że starość jest dla odważnych, to zakończę może cytatem z Vivienne Westwood, która w tym roku skończyła 80 lat, jest brytyjską projektantką mody o niezwykle bogatym życiu, zresztą z nadanym tytułem szlacheckim, która na swoich t-shirtach dedykowanych osobom w swoim wieku, no właśnie zamieściła takie motto, bądź rozsądny, chciej niemożliwego. Dziękuję Państwu bardzo. Dziękuję Pani Profesor za ten bardzo ciekawy wykład. Nie ukrywam, że szereg różnych pytań mi się kłębi z takich wynikających z ciekawości, ale postanowiłem, że ograniczę się tylko do jakichś dwóch, trzech kwestii, jeśli mógłbym trochę poszerzyć wiedzę, a w zasadzie można w pierwszej części podzielić się swoją
jedną taką refleksją czy takim komentarzem. Wynotowałem sobie z pani slajdu jedna wypowiedź z jednej z respondentek, która mówiła, że stary człowiek nie może być atrakcyjny. I tak przypomniało mi się początek pani wykładu, kiedy pokazywała pani, jak kultura popularna, tak powiem, włącza coraz częściej starsze ciała, starsze osoby. A właśnie, i tutaj od razu zadaję pytanie, czy to nie są jednak po prostu starsze osoby, bo te ciała ostatecznie pokazywane, nie wszystkie, ale wiele z nich, one były tak naprawdę młode. I tak się zastanawiam, na ile to była taka sytuacja w sumie pozorowania, że tymi osobami przedstawianymi w kulturze popularnej są osoby stare, starsze, podczas gdy tak naprawdę no, ta atrakcyjność, która ma w nas pozostawać, ona ma wynikać chyba z takiego udawania młodości. No tak, bo żyjemy też w kulturze takiej tyranii piękna i młodości. Takie banowanie, autowanie starych, no właśnie, kto to jest człowiek stary, no gdzieś tam ten trzeci, drugi wiek, to gerontolodzy tutaj stawiają takie granice. Natomiast no dramatyczne, ja przed spotkaniem dzisiejszym chciałam jeszcze sprawdzić takie badania amerykańskie a propos też seksualności, tego oceny kobiecego ciała, zwłaszcza kobiecego, bo powtarzam, mężczyźni mają dużo, dużo lepiej tutaj pod tym względem. Zauważcie Państwo, że kobieta w starszym wieku, która wiąże się z młodszym mężczyzną, no właśnie, jest określana jako kazuar, czy no bardzo różnie. Natomiast w odwrotną stronę no, też to wygląda inaczej, czyli te normy społeczne narzucają nam te wyobrażenia, co to znaczy być starym. I tutaj 56 lat u kobiety to jest starość, tak? Ten cebosowski sondaż, który pytał o pewne zachowania, które przystoją ludziom starym w sferze publicznej. To jest kolejna taka dyskryminacja ze względu na wiek, takie paternalistyczne podejście do ludzi starych. Jak my możemy mówić, co oni mogą, a czego nie mogą robić? Tutaj mi się zawsze przypomina taka historia z lata, jeszcze przed pandemią, we Włoszech, w jakimś małym miasteczku włoskim, na bocznej, przybocznej uliczce w kabriolecie zaparkowała para i całowali się. Ta para, no jakby, no chyba mieli ponad 100 lat razem, czyli tak powyżej 60. Doprowadziło to do wypadku drogowego, dlatego że ludzie zatrzymywali się na tych skuterach, zatrzymywali się, wykrzykiwali. No było to coś niesamowitego. Myślę, że u nas również to by wywoływało emocje. Natomiast wracając do tych badań amerykańskich, tam było takie pytanie, co robiłeś w ciągu swoich ostatnich 48 godzin? I tam był zestaw 50 opcji dla ludzi starych. Nie było tam ani jednej opcji dotyczących dbałości o ciało, przytulania, już nie mówię o uprawianiu seksu. Czyli to jest też tak, i tutaj bije się w piersi jako badacz, że my również stawiamy chyba sobie jakąś cezurę. I ten dzisiejszy przypadek z Facebookiem pokazuje jakąś absurdalność sytuacji. A przez moment poczułam, że właśnie, czy to jest złamanie normy, czy żyjemy w kraju nie dla starych ludzi, tak? Że te tematy wywołują natychmiast jakąś niezdrową ekscytację albo takie wyobrażenie, że my przekraczamy normę. To jest norma społeczna, kiedy my, czy nam się podoba coś, czy nie. Tutaj te obrazy miały też pokazać Państwu, że to jest pewna umowa, która trwa od bardzo długo, więc powiedziałabym takie przez kobiety przyjmowanie, kolejne pokolenie, kolejny wiek, przyjmowanie takiego stwierdzenia, że ty musisz dbać o swoją urodę, bo w przeciwnym razie nie zostaniesz zaakceptowana jako małżonka, jako nie wiem, kolejne te role. Jesteśmy wieszakami na role, więc kobiety w tym wieszaku mają zapisane bycie piękną. I powtarzam, młode kobiety są dotknięte opresją piękna, kanonów piękna. Czyli te wariactwa, nie wiem, reklamowanie kremu dla 60-latki przez kobiety w wieku 30 lat, no to są kolejne właśnie te kamyczki do tego ogródka. Pamiętajmy, że starzejemy się jako społeczeństwo i że starość według tych demograficznych prognoz będzie nas otaczała. Będziemy coraz częściej obcować ze starością i będziemy musieli sobie jakoś poradzić z tym, że ci ludzie także mają potrzeby seksualne. Już nie mówię o tych instytucjach, które są, myślę, pod tym względem nie mają w statucie zapisu. Tak naprawdę sam personel nie wie, co z tym robić. Zresztą
seksualność ludzi starych jest traktowana na równi z seksualnością osób z niepełnosprawnościami. To jest dokładnie to samo pudełko z tabu. Dziękuję. Na czacie pani Ala zadała pytanie, czy są jakieś dobre przykłady, które pokazują odczarowywanie seksualności seniorów, na przykład filmy? Tak, tutaj ja ominęłam trochę sobie ten hollywoodzki wątek i to też z dużym bólem. To jest tak jak na wybiegach, no, projektanci mody się starzeją, więc zaczynają myśleć także o strojach dla starszych. No chociaż te stroje, właśnie, co to znaczy dla starszych ludzi. Style Advanced, polecam taki blog blogera z Nowego Jorku, który robi zdjęcia właśnie seniorom. No i to jest bardzo kolorowe, bardzo ciekawe, tylko starym ludziom. Założył sobie, że tylko starym ludziom. Więc to już jest dla mnie taki przejaw odczarowywania. Jak się wchodzi na tę stronę, jest to niesamowicie. Iris Apfel polecam również. Kiedyś w warszawskim festiwalu Against Gravity, tam był taki panel dotyczący starości. Właśnie mówiliśmy o modzie dla starych ludzi i ja wtedy przejrzałam blogi tych wszystkich szafiarek w Polsce, które proponują ubrania dla 50-latek. To, co tam zobaczyłam, było przerażające, bo to właśnie te długie, workowate spódnice na gumkę, te nieszczęsne fryzury i tak dalej. My sobie sami chyba to robimy też. Natomiast wracając do filmów, no jest ten film, który ja lubię, Lepiej późno niż później, z Jackiem Nicholsonem i Diane Keaton. Sprawnie zrobiona komedia, która myślę w sposób lajtowy odczarowuje. Jest to skomplikowane chyba z Meryl Streep i z Baldwinem, gdzie ponownie schodzi się para właśnie po przejściach, tam też jest pokazany seks w tym późniejszym wieku, ale jest też film Miłość. Nie wiem, czy Państwo widzieli, gdzie dokładnie pokazany jest ten aspekt no właśnie przytulania, pocałunków, takiej bliskości w starszym wieku. My się chyba tego boimy, my chyba też, znaczy naszym problemem jest to, że my począwszy od domu, nie rozmawiamy z dziećmi o starości. Zauważcie Państwo, że ponowoczesność to jest taka epoka, gdzie my udajemy, że nie ma śmierci. No pandemia to trochę zweryfikowała i nagle ocknęliśmy się. Natomiast hasła w stylu 50 to nowa 30, tak, że old is the new young, takie jakieś zaczarowywanie tego, odejmowanie sobie lat, no właśnie operacje plastyczne, to jest bardzo ciekawy element. Tutaj też robiłam fokusy ze starszymi kobietami, bardzo ciekawe wnioski. Natomiast myślę, że same kobiety są niewolnikami i to kino, do którego tutaj nawiązuję, to kino robią kobiety, nie mężczyźni. Często reżyserką czy też autorką scenariusza jest kobieta, czyli odchodzimy trochę od takich no naiwnych komedii romantycznych w stronę takich, powiedzmy, tematów społecznych ważnych, czasami smutnych oczywiście. Kiedy pani profesor mówiła o kinie, przypomniałem sobie i też jeden obraz, on był chyba z roku 2000, jeśli mi pamięć nie myli, ale zaraz potem siebie ocenzurowałem, zadając sobie pytanie, czy to jest temat dotyczący seksualności seniorów, by następnie przypomnieć sobie, gdy pani profesor mówiła o intymności, że tak naprawdę to jest też ważne jakby definiowanie tego, co uznajemy za tą przestrzeń seksualności, to zupełnie jak u Foucaulta, tak? Takie odgenitalne podchodzenie do seksu i seksualności. I ten film, to jest film chyba, jeśli nie przekręcam tytułu, Gdyby ściany mogły mówić. I on w pierwszej chyba etiudzie pokazuje miłość lesbijską, dwóch starszych kobiet. I to jest też, wydaje mi się, że ważne, żeby to wspomnieć w kontekście jakby chyba też trudności robienia badań, jeśli chodzi o seksualność osób homoseksualnych. Wydaje mi się, że jakby nawet nie pytam o Polskę, ale jestem ciekaw, czy może gdzieś są jakieś badania dotyczące jakby tej sfery intymności, seksualności, może nawet bardziej, dotyczącej osób homoseksualnych. A to super pytanie, bo to jest w ogóle kolejny taki temat. No to są takie właśnie skrzynki z narzędziami. Ta kultura jest skrzynką z narzędziami, wyciągamy pewne narzędzia i okazuje się, że radzimy sobie z życiem codziennym. Są takie badania, w Polsce oczywiście
No trzeba, znaczy jak mówię, że w Polsce niestety, no to też uderzam w siebie, bo przecież mogłabym takie badania robić, ale ostatnio robiłam badania, też napisałam artykuł o pedale i lesbie, użyłam specjalnie tych etykiet, bo badałam etykietkowanie. To, co usłyszałam w samym nazywaniu ludzi nieheteroseksualnych, no było tak dramatyczne, no właśnie, że warto byłoby to pociągnąć i zobaczyć, jaki jest sposób postrzegania osób nieheteronormatywnych. Natomiast rzeczywiście Amerykanie robią takie badania i te badania na ogół sprowadzają się do takiego wniosku, że bardzo, jakby to powiedzieć, że grupą szczególnie dbającą o siebie są środowiska gejowskie, starzejących się gejów w związkach. I tam rzeczywiście są urocze takie obrazki tej bliskości, wspólnego starzenia się. Także aktywiści w tej sferze mówią właśnie o zabezpieczaniu się, o chorobach przenoszonych drogą płciową, co jest absolutnym tabu w Polsce. Ostatnio we Francji robiono taki projekt w Paryżu, gdzie uczono seniorów, jednym powiedzmy z zadań było nauczenie seniorów stosowania prezerwatywy, ponieważ nigdy tego nie robili, nie stykali się z tym. I komentarze do tego projektu były straszne, dlatego że po pierwsze sugerowały, że po co im prezerwatywa w ogóle, ponieważ ludzie mają kolejny mit, że prezerwatywa to chroni nas przed ciążą. To też jest zakorzenione mocno w polskiej kulturze. A po drugie, w ogóle po co prezerwatywa? Przecież ci ludzie w ogóle, no po prostu to nie jest ta sfera, tak? Więc w tej naszej ocenie jesteśmy okrutni, a już dotknięcie tych środowisk właśnie nieheteronormatywnych, to jest, właściwie jest tak z badania tylko skandynawskie i amerykańskie kojarzy, jeszcze kanadyjskie, ale zatrudnione już. Czyli w tych ostatnich latach, bo to też jest kwestia pieniędzy na badania, jak sobie zdajemy sprawę, a te badania jest niezwykle trudno prowadzić. Ja pamiętam, jak robiłam te fragmenty, które Państwu pokazywałam, to są takie badania, które zapadają w pamięć. Jeżeli senior się już otworzy i powie, to trudno pozostać obojętnym. Tak samo jak te badania z środowisku gejowskim, lesbijskim, które robiłam, no cały czas mam w głowie te wypowiedzi jeszcze, ale to byli ludzie młodzi tak naprawdę, więc rzeczywiście to jest kolejny deficyt. Tutaj też należałoby wypełnić tę lukę. Należałoby absolutnie walczyć o te badania, ja bym powiedziała nawet, no, żeby troszkę też odczarowywać to sposób myślenia o tej grupie, prawda? Tak, pewnie zaraz potem, gdy uporalibyśmy się jakby z tą jakby przestrzenią wciąż niezagospodarowaną, to należałoby jakby w dalszym ciągu, nie wiem, na przykład zajmować się tematem starości osób transpłciowych, prawda? Więc jakby tych tematów jest cała masa. Kiedy mówiliśmy o starości i nieheteronormatywności, to przypomniał mi się taki projekt, który próbowałem podjąć razem z moim przyjacielem Jerzym Piątkiem. On nie był działaniem z przestrzeni nauki. Jerzy jest fotografem i taki był pomysł, aby dotrzeć do starych mężczyzn homoseksualnych, którzy będą jednocześnie mieli w sobie gotowość nie tylko rozmowy, opowiedzenia o doświadczaniu właśnie swojej odmiennej seksualności w takim senioralnym wieku, ale również jakby zgodzą się pokazać swoją twarz. Także to było już naprawdę duże, duże oczekiwanie, tym bardziej, że to było mniej więcej 7-8 lat temu. Udało nam się dotrzeć do 4 takich mężczyzn, którzy jakby wyrazili taką gotowość. Niestety z różnych tam powodów przerwaliśmy te działania, ale nie będę teraz jakby wskazywał, natomiast byli to mężczyźni, którzy są, że tak powiem, wyautowani od jakiegoś czasu i są w wieku senioralnym, więc jakby to nie była ta gra, o której mówimy, że bo jednak jest to jakiś rodzaj ryzyka wciąż dla tych ludzi, biorąc pod uwagę, że ta ich seksualność, ta ich tożsamość była kształtowana w zupełnie innych okolicznościach, jeszcze trudniej było niż współcześnie się do tego, no nie lubię słowa przyznać, opowiedzieć o tym właśnie w tych kategoriach. Jeśli mógłbym poprosić jeszcze o jedną ostatnią rzecz, ponieważ Centrum Praktyk Edukacyjnych w Centrum Kultury Zamek, w którym pracuję, to jest przede wszystkim taki dział, który pracuje z animatorami, z edukatorkami, również z pracownikami i pracownicami socjalnymi,
I jakby dostrzegając tę trudność poruszania wątku seksu i seksualności w relacjach, we współpracy z osobami starszymi, zastanawiam się, czy jest coś takiego, co moglibyśmy, nie wiem, zarekomendować, poradzić osobom, które pracują z tymi grupami, z osobami starszymi, aby jakby te, nie lękały się również jakby tego ważnej przestrzeni jakby ludzkiego istnienia, tak? Czyli kwestii cielesności i seksualności. Takie trochę trudne pytanie, mam wrażenie, ale odważam się zadać. Czy to jest tak? Myślę, że więcej oporów ja miałam jako badaczka, podchodząc do tych tematów, chociażby na tych warsztatach z mapowaniem, niż w rzeczywistości cokolwiek się takiego niezwykłego zdarzyło. Ja miałam takie nastawienie, że, znaczy one się zgłosiły na warsztat, tak, kobiety, natomiast okazało się, że im, znaczy jedna z kobiet powiedziała, że ona dziękuję, bo po raz pierwszy od 20 lat powiedziała głośno słowo seks. I że jej po prostu, że dziękuję za to. Więc były takie momenty, no takie pozanaukowe w ogóle, takie terapeutyczne. Natomiast kobiety w wieku właśnie takim, w którym ja pracowałam, a pracowałam z tą grupą w kilku warsztatach, one są naprawdę bardzo otwarte i to są no, ostre kobiety. Więc jeżeli już się przekonają do pracy, przekonają się do tematu, zgłoszą się, to naprawdę można dojść do bardzo ciekawych rezultatów. I no, taka satysfakcja jest ogromna. To mapowanie seksualności, na pewno, w ogóle jakakolwiek rozmowa, takie otwarcie, bo okazuje się, że to jest pokolenie, zresztą przez amerykańskich badaczy to jest nazwane pokoleniem ciszy, milczenia, dlatego że no, to są właśnie pokolenia powojenne, które wychowywane były, zwłaszcza kobiety, w taki sposób, że o tym się nie mówi. Nie mówi się ani w małżeństwie, ani w związku, ani nawet z innymi kobietami, bo to są takie sekrety kobiece albo męskie, albo sprowadza się to do medycyny, albo do wulgarności. Natomiast super pomysłem, w którym ja wzięłam tylko raz udział, to są badania partycypacyjne z udziałem osób starszych. To jest no, bardzo popularne na świecie, tylko że bardzo rzadko obszarem tej partycypacji jest sfera seksualności, dlatego że, no nie wiem, seniorzy dostają kamerkę czy aparat, robią zdjęcia, czy ten Friendly Cities, czy, no różne są naprawdę tematy. Kiedyś pisałam tekst na ten temat do zachodniego czasopisma i oni byli po prostu, przyjęli tekst od razu z racji tego tematu, że to będzie dotyczyło seksualności, bo oni po prostu nie mieli takiego case'u. Nie wiem dlaczego w sumie, dlatego że ja pracowałam znowu głównie z kobietami, tam było dwóch mężczyzn. To jest słabością, że trzeba po prostu, słabością organizatorów oczywiście, nie uczestników, że trzeba jakoś skłonić mężczyzn w tym wieku do udziału, wtedy byłoby to jeszcze ciekawsze. Ale my robiliśmy badania, czyli od początku do końca towarzyszyli mi przy projekcie badawczym, czyli wymyśliliśmy wspólnie temat, stworzyliśmy narzędzie i oni po prostu wśród osób nieznanych sobie bezpośrednio, przeprowadzili wywiad na temat seksualności, doświadczeń dotyczących seksualności. I to było po prostu genialne dlatego, że zrealizowali jakiś swój projekt, dało im to ogromną satysfakcję, a poza tym z drugiej strony niektórzy po raz pierwszy usłyszeli, co ich rówieśnicy myślą na ten temat. Ten wywiad nie był długi, bo nie było sensu ich męczyć 20 pytaniami, ale 10 pytań było w wywiadzie i rzeczywiście odpowiedzi były niesamowite. Po czym jakby zakończyłam ten projekt, polecam w ogóle to, spotkaniem ze studentów, czyli ze studentami, czyli zrobiłam takie seminarium, gdzie właśnie oni przedstawili ten projekt, a studenci zadawali pytania. To im, to do dzisiaj mam, jeszcze niektóre panie piszą do mnie, wspominają te badania partycypacyjne, więc myślę, że takich inicjatyw jest niezwykle mało w Polsce i no i że należałoby chyba stanowczo to robić. Ja bym to włączyła się i podpisywała się pod takimi projektami. Napisała jakiś grant, nie wiem, zdobyła jakieś pieniądze, żeby, no żeby też, bo tak my z tym nic potem nie zrobiliśmy, natomiast trzeba upubliczniać wyniki. Trzeba mówić ludziom także w sferze nauki, ale także ludziom niezwiązanym z nauką, że to jest ciekawa grupa do badania, że oni w ogóle mają coś do powiedzenia bardzo ciekawego. Sami są bardzo ciekawi. No i oczywiście odtabuizować, odczarować tą seksualność w starszym wieku, bo to jest wszystko przed nami. To bardzo trudne jest, wydaje mi się.
Tak, myślę, że ta odwaga jest bardzo, powinna być bardzo rekomendowana przez nas. Ja już na zakończenie opowiem, czy właściwie powiem jedną historię, czy jedną informację. Fundacja Petra Senior, to jest taka fundacja, która współpracuje też z Centrum Kultury Zamek z naszym działem, prowadzi dzienny dom pobytu dla osób starszych o ograniczonej samodzielności i prowadzące ten dom panie postanowiły któregoś razu, że zaproszą na spotkanie, na taką rozmowę znaną sobie kobietę transpłciową. Oczywiście wcześniej jakby negocjując tę sytuację, czy też rozmawiając, informując, że jeżeli ktoś z Państwa, nie wiem, z jakiegokolwiek powodu nie chce w tym uczestniczyć, to informujemy. Ostatecznie wszyscy zostali, choć nie byli jakoś zadowoleni z tego faktu, i byli na początku bardzo, bardzo uprzedzeni. Nie można oczywiście powiedzieć, że po tej półtorej godziny oni całkowicie jakby odmienili swoje myślenie, ale pewien krok i oswojenie się, gotowość do rozmowy się wydarzyła i jakby dziewczyny właśnie z fundacji opowiadają o tym jako o takim ważnym doświadczeniu, które przełamuje też ten taki nieszczęsny stereotyp, że osoby starsze, że seniorzy to są osoby, które zatrzymały się w czasie i jakby współczesność, to co wokół ich już nie interesuje. Także myślę, że taka historia z reala. Pani profesor, bardzo serdecznie dziękuję za ten wykład. Jestem przekonany, że mnóstwo inspiracji z niego płynie. My będziemy starać się go niezależnie od cenzorskich historii, które zaserwował nam Facebook, przerywając transmisję na żywo, popularyzować i zachęcać do tego, żeby się zapoznać z tą wiedzą. Bardzo proszę, bardzo dziękuję za możliwość opowiedzenia i polecam się oczywiście w tematach starości i seksualności jak najbardziej. Dziękuję bardzo. Ja dziękuję Państwu. Do widzenia.